Dzień dobry, witam serdecznie. Ponieważ ostatni nasz filmik dotyczący lepkości olejów do zawieszeń wzbudził pewne kontrowersje, pewne dyskusje dotyczące tego, czy oczywiście wszyscy zgadzamy się z tym, że olej wyższej lepkości nie utwardzi zawieszenia, natomiast pojawiła się dyskusja na temat tego, czy olej o większej lepkości w przypadku zawieszeń klasycznych będzie miał wpływ na kompresję i na rebound, czy tylko i wyłącznie na rebound. Mnie uczono, że będzie miał wpływ i na kompresję, i na rebound. Chłopcy od zawieszeń, którzy naprawdę bardzo dobrze się na tym znają, twierdzą, że nie będzie to miało wpływu na kompresję. Rozwiejemy raz i na zawsze ten mit, wyciągamy zawieszenie z naszego MT-07, zabieramy je w pewne miejsce, w którym na pewno będziemy w stanie to potwierdzić lub obalić. Zabraliśmy naszą lagę, nasze zawieszenie z MT-07, chyba w najlepsze miejsce, w jakie mogliśmy zabrać. Łukasz zajmuje się zawieszeniami tak naprawdę od czasu, kiedy ja pamiętam. Współpracujemy ze sobą bardzo mocno w kwestii wyścigów motocyklowych. Łukasz posiada najlepsze narzędzie do sprawdzenia i rozwiewania mitów na temat zawieszeń, czyli hamownie sztuk 2, żeby nie było. Słuchajcie, postanowiliśmy sprawdzić to, co ja między innymi wiedziałem z tej książki, tak? Bo ta książka mówiła o tym, że te otworki na dole mają ogromne znaczenie dla kompresji. No właśnie, tylko co to znaczy ogromne? Znaczy, no, ogromne, może teoretycznie na pewno ma znaczenie, natomiast praktycznie jest to pomijalne, można by powiedzieć. Natomiast jakie to są wartości, można dopiero sprawdzić, kiedy się to zmierzy i porówna wszystkie, powiedzmy, warianty, które się zastosuje, czyli zmiany tych olejów z 5 na 10, czy tam z 10 na 20 i oceni, czy faktycznie to się zmienia i ile na tej zasadzie. Schamowaliśmy to zawieszenie na 3 olejach. Tak. Na 5, na 10 i na 20. Jest różnica. Czyli, słuchajcie, to jest jeden z tych ciekawszych momentów, kiedy obalając mity dochodzimy do wniosku, że wszyscy mają rację, ale tak naprawdę trzeba z tego wyjąć tą esencję. Bo bardzo często słyszymy o takich rzeczach, że ludzie się gdzieś tam mocno zastanawiają, czy do takiego klasycznego zawieszenia wlać dychę, 12,5 wręcz, zaczynają jakieś ćwiartki robić i tak dalej. Na co to dokładnie wpływa, żebyśmy raz na zawsze zamknęli temat tego? Tak, no na pewno zmienia to tłumienie kompresji i odbicia, no to bez dwóch zdań. Natomiast odczuwalnie zmienia się tylko tak naprawdę tłumienie odbicia. Czyli powrót naszego zawieszenia, jak szybko ono wraca. Dobrze, zatem skąd wziął się, żebyśmy całkowicie już ten mit rozwalili na drobne? Bo wiemy, że nie utwardzimy zawieszenia olejem. I to jest jakby obalone. Natomiast skąd bierze się w takiej sytuacji to odczucie u ludzi, że jak oni sobie naleją oleju o wyższej lepkości, to im zawieszenie zaczyna bić po rękach? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu przez to, że widelec posiada tą samą sprężynę, do jakiej został zaprojektowany teoretycznie ten zawór oryginalny, czyli pod olej 10W jest sprężyna, która ma 6 N. Ktoś użyje na przykład oleju 20W, który no, ma dużo wyższą lępkość i zmienia no, w bardzo dużym stopniu siłę tłumienia odbicia, czyli w momencie, kiedy widelec najeżdża na nierówność dość dużą, to nie zdąży on wrócić do swojej normalnej pozycji, czyli następna praca widelca już jest w mniejszym skoku, czyli w momencie, kiedy sprężyna wywiera większą siłę i jakby czuje się twardsze to zawieszenie i dlatego czujemy, że jest ono sztywniejsze. A prawda jest taka po prostu, że zmieniamy skok, w jakim większości czasu spędza nasze zawieszenie, a pracuje ono w twardszej części po prostu. Wręcz można by powiedzieć, że zwiększa nam się wstępne napięcie sprężyny przy każdej kolejnej przeszkodzie, bo ono się jakby składa, ale nie cofa. I przez to, że się nie cofa, na kolejną przeszkodę najeżdżamy już wstępnie skompresowanym zawieszeniem. No tak jakby. No, przede wszystkim głównie tu chodzi o to, że zawieszenie zamiast pracować no, nie wybiera tych nierówności i ta opona też traci wtedy dużo szybciej przyczepność. To trzeba brać pod uwagę, że ludzie właśnie zamiast sobie pomóc, często sobie w ten sposób no, przeszkadzają. Zbierając to do kupy, jak zatem najlepiej postępować, żeby nie było żadnych kłopotów z zawieszeniem? Mówimy o motocyklach, wróć, nie mówimy o wyścigach, nie mówimy o żadnych tego typu rzeczach. Normalny motocykl, MT-07, motocykl na drogę,
normalny użytkownik, żaden tor, żadne torowanie, po prostu jeździmy sobie. Co najlepiej robić w takich sytuacjach? Znaczy, no wiadomo, że zawsze warto jest mieć pewność, jak pracuje to, jak jest przewidziane przez producenta. Może być tak, że w danym egzemplarzu jak MT-07 ten widelec jest bardzo komfortowy, bo jest on przewidziany dla początkujących do dość spokojnej jazdy. Zmiana gradacji na O5W na przykład, ale tego samego producenta, nie jakiegoś innego, może na przykład troszkę pomóc, że on będzie się mniej bujał, trochę będzie to trochę stabilnie się zachowywało, tak? Natomiast no na pewno nie skakałbym nie wiadomo w jakie wartości, bo to później się okaże, że no troszkę nie poszło to w dobrą stronę. Czyli tak naprawdę najlepiej zanim dokonamy jakichkolwiek zmian poradzić się ludzi, którzy naprawdę się na tym znają. I co istotne jeszcze, żebyśmy podkreślili jedną ważną rzecz, bo na ten temat też jest wiele dyskusji w internecie. Piątka piątce nie jest równa. Tak, no, żadna lepkość SAE w standardzie nie jest sobie równa żadnego producenta. To się bardzo rzadko zdarza. No i też trzeba rozróżnić, co znaczy sztywność. Dla jednego sztywność będzie to, że są twarde sprężyny, a dla innego sztywnością będzie właśnie to, że nie wybiera nierówności. Tak? Samo czucie motocykla ma się wrażenie, że jest lepsze, bo czujemy każde nierówności, ale dla przyczepności motocykla jest dużo gorzej. Słuchajcie, mam nadzieję, że to już rozwiało większość mitów. Zapewne pojawią się kolejne pytania. Jeśli tylko będą, na pewno poprosimy Łukasza, jeśli oczywiście znajdzie chwilę, bo jest bardzo zapracowany, żeby nam pomógł jeszcze odpowiedzieć na ewentualnie inne zadawane przez Was pytania. A my zapraszamy, jeżeli potrzebujecie, żeby ktoś Wam naprawdę dobrze zrobił zawieszenie, to tu macie człowieka, który naprawdę do tego się nadaje. I nie kombinujmy, nie słuchajmy na forach jakichś wielkich mądrości, co jak się okazuje, książki też nie zawsze prowadzą w dobrą stronę. I tu jeszcze kilka słów wrócę do tego, bo nawet przed chwilką rozmawialiśmy z Damianem Sapińskim, żeby ustalić mniej więcej prędkości z logerów, jakie osiągają zawieszenia. I on również powiedział to, co ja. No słuchajcie, lepkość oleju musi zmienić kompresję. Tak. I zmienia. I ale tak naprawdę, zmienia. Słuchajcie, hamownia nie kłamie, zmienia się. Ale jeżeli ktoś jest w stanie na Dragstarze to odczuć, no to nie. To tak się nie zmienia. Nie ma takiej opcji. Prędzej odczuje bicie po rękach, ale spowodowane właśnie tym, że zawieszenie się nie jest w stanie cofnąć do tej wysokości, do której powinno się cofnąć na oleju właściwej lepkości. Wymiana sprężyny na twarcu to jest najbardziej odczuwalna zdecydowanie na działanie kompresji. Tak? I wtedy faktycznie użycie oleju o wyższej lepkości powoduje, że ten widelec działa dużo lepiej i to wtedy ma sens. Natomiast samo nalanie jeżeli oleju... sprężyna jest miękka, bo często właśnie ludzie myślą, że o, nurkuje mi, to sobie zaleje większą sprężynę. A najczęściej po prostu w danym egzemplarzu motocykla, takich popularnych typu też Bandit czy inne, one mają bardzo miękkie te sprężyny i to powoduje, że lanie tego oleju o wyższej lepkości tylko jakby pogarsza całą sytuację. A użycie twardszej sprężyny i zalanie wtedy oleju o wyższej lepkości powoduje, że nagle mamy zupełnie nowe czucie przedniego widelca. Słuchajcie, myślę, że to jakby całkowicie zamyka temat. Nie kombinujcie sami, zwłaszcza kiedy nie macie potwierdzeń. Od tego są fachowcy. Ja mimo tego, że gdzieś tam trochę na temat mechaniki motocyklowej wiem i tak zawsze, jeżeli mamy zawieszenie przygotować na tor, tutaj dla mnie Łukasz jest wyrocznią. Rozmawiamy z Łukaszem. Łukasz mówi tak, ja nie dyskutuję. Nauczyłem się w życiu. Słucham ludzi, którzy się znają. Dziękuję i do zobaczenia niebawem. Zapraszam.